Witamy Państwa, wtorek. Nie pokazywałem Państwu jeszcze noweczków. Zakupiłem czarne, ma być samczyk i samiczka. Zobaczymy, aby się nie okazały dwa samczyki. Na razie jeszcze nie wiadomo. Sobie 7, już tu widzę trochę. Żwinery, jedne jajka zniosły, widzę. Drugie jajka zniosły, ale to jeszcze wszystko za wcześnie. Łąbki sobie jedzą. Jeszcze też tych ani krynków nie parzyłem, ani widynów, panowie. Miejmy nadzieję, że nowek będzie samczyk i samiczka, bo i tak wchodzi do tego. Kurde, tyle rado. Ułożyłem, muszę kupić inny. Wyłaśnij. Muszę kupić inny. Inny żernik. Tego kadra. Stary żernik już rozwalony. Muszę zakupić inny żerniczek, żeby... No to są te noweczki zakupione. Samczyk i samiczka. Tego nie sprawdzę, musiałbym gdzieś wziąć do ciepłego, to wtedy jeszcze przyzimno, są przymrozki, tak nie wiadomo. Także tak to wygląda u krótkich. Na razie zima. Tutaj też te winiery nas nosiły jajek. Czarnowiowy też się wymienia. Ostatnia. Jedna taka jasna. A to tutaj do wydania te jasne. Mi niepotrzebne, nie? Nie potrzebne. To jest ta jasna. Jasne z działki, bo tam odskakiwał. Wyrabiał się w locie, to wydałem tutaj, to no, ta samiczka mi weszła za 2 tygodnie temu, taka wychudzona była, ale przydziała trochę osobno, dałem tableteczkę tego, która doszła do siebie. No, tutaj ona, fiurga. No i tak, tutaj te winerki niech się poparzą, te łapciate po tych dwóch parach, to będzie odkładali później. Te krótkie, jak coś nam się uda uchować. Tu jest tylko kilka sztuk, bocianka jeszcze też do wyrzucenia, to jasne. I permowa jedna pasiata do wyrzucenia. Tu zostają same te winery, czarnodziobne. Na mamki. I tu para tych szymelków. Tak to wygląda. Sobie siedzą. Siedzą też. Też już trochę ich sprzedałem. A będą wszystkie z tych do wyrzucenia. Już tam na działce starczy. Trochę im teraz sypnę. Para jasnych na białych ogonach jeszcze wszędzie na działkę, a tak na szpanczkach chyba jeszcze zobaczę. A tak resztę ten locik będzie do wydania. Chyba tam jest 2 pary żałowników.
Jasnych tam parę Budapesztów. Nie będę tyle trzymał, miałem to przenosić na działkę, ale za dużo tego. Nie ma sensu tyle trzymać. Idzie wiosna, zaraz się rozmnożę. Tam mam 40 ciemnych na działce. Jeszcze 4 tu będą stąd. Opuścić razem, się poparzą, trochę naciągnę młodych. Teraz 7 sobie tam na deszko. Kupiłem korniatego do tej koroniatej w Warszawie, a tam siedzi ta koroniata. Nie wiem, czy to będzie widać, jak przybliżę. Nie jest widać. I wyskoczył mi ten samczyk. Byliśmy w Nowym Dworze Mazowieckim, kupiłem do niej samczyka i skoczył mi w ten sam dzień. Nie ma śladu po nim, nikt nie łapał, nikt nie widział. Także tak to panowie wygląda. Później coś nagram, jak na działeczkę jeszcze pojadę, trochę tam poganiamy. Także pozdrawiamy wszystkich i do usłyszenia.